Cześć kochani, witam się ponownie na moim kanale z Wami. Dziś w czytaniu, jak już widzicie po tytule, co on myśli o Tobie teraz? Co myśli o Was teraz? Czytanie ogólne, przypominam, tak? Wybieracie sobie talię lub kamień dzisiaj. Mam też dla Was kamienie. Wybieracie sobie talię, kochani. Talia numer 1, talia numer 2, talia numer 3. Lub wybieracie sobie kamień, który Was przyciąga, który z Wami rezonuje, który Wam się po prostu podoba, coś do Was mówi, ma jakiś przekaz dla Was, tak? O, przesunę sobie świecę. Dla talii numer 1 jest to lapis lazuli, dla talii numer 2 jest to kwarc różowy, dla talii numer 3 jest to fluoryt. Kochani, Wy wybieracie, zastanawiacie się, myślcie, ja daną talią, którą sobie wybierzecie, robię rozkład, co ta osoba myśli teraz o Tobie, o Was, tak? No, ewentualne jej uczucia. Serdecznie Was zapraszam na to czytanie. Kochani, przede mną talia, którą sobie wybraliście. Talia, którą sobie wybraliście. Ja talię oczyszczam jak zawsze. Kamień fluory. Lapis lazuli. Wróć. Kamień lapis lazuli. I sprawdzamy. To, co wypadło, wyciągam. Zrobimy rozkład. Co on, ona myśli o Tobie teraz, ewentualnie co czuję. Wiecie co? Czuję ta osoba jakąś taką niesprawiedliwość. Jakby, czekajcie, dołożę te karty. Jakby poczuła się niesprawiedliwie przez Was potraktowana. Jakby poczuła się, poniekąd karty mi tu pokazują, że jakby ta osoba poczuła się przyciśnięta do muru. Taka, wiecie, no zdominowana lub postawiona przed faktem jakimś. Jakieś wymagania widzę tu, którym ta osoba sprostać za bardzo nie może. Kochani, co ja tu widzę w kartach? Ja widzę uczucie tej osoby do Was. Przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, tak? Jeżeli, no, czytanie jest czytaniem ogólnym, po prostu. I kochani, dla mnie tutaj szczególnie pokazują się osoby spod znaku ryb, bliźniąt, barana, byka i skorpiona. Jeżeli Wy jesteście spod tego znaku lub ta osoba, o którą pytacie, jest spod tego znaku, ta osoba ma bardzo duże uczucia do Was. Jednak wewnętrznie ta osoba jest bardzo zepsuta, wiecie? Jakby przez pryzmat swoich starych doświadczeń życiowych ona jest bardzo zepsuta w środku, niepoukładana, nie ma, jakby nie miała wzorca. I tu też mi już zaczynają się pokazywać osoby spod znaku skorpiona, mówiłam, nie? Mówiłam skorpiona? No to jak mówiłam, to mówiłam. A jak nie, no to powtarzam to. Skorpion mi się tu pokazuje. Jakby ta osoba nie miała wzorca, nie miała poparcia, nie miała, no nie umiała po prostu tego życia ogarnąć, wiecie? No, co ona myśli o Was? Ona się czuje niesprawiedliwie, jakoś posądzona, oskarżona, coś jakiegoś, jakby byście nie wiadomo czego od niej wymagali, niesprawiedliwie potraktowana, jakby ona ma wrażenie, że ona Wam daje wszystko, wszystko Wam daje, a Ty nie doceniasz tego, co masz, tak? Tak mi w kartach wychodzi, kochani. Sprawdzimy orakle miłości. Na ten moment takie ma myśli. Dobija mi się też tutaj osoba spod znaku barana nieśmiało, ale o, zobaczcie. I orakle miłości, co chcę Wam powiedzieć, kochani. Dla talii numer 1. Część z Was ma rodziny. Albo Wy, albo ta osoba, o którą pytacie, bo tu widzę jakąś niezdrową sytuację w rodzinie. Nie ma uczucia, albo jest oschłość między partnerami. Niedługo będziesz musiała zdecydować, czego chcesz, bo to i tak do Ciebie przychodzi, to i tak do Ciebie idzie, to do Ciebie zmierza. Dla części z Was widzę miło spędzony czas z osobą, o której myślisz, miło spędzony czas, tak jak tutaj karta mówi, honeymoon, miesiąc miodowy, ale ta karta oznacza bardzo miłe chwile wspólne, chwile takie, których nie da się później odzapamiętać, jak to się mówi, nie da się czegoś odzobaczyć, a Wy nie dacie, Wy nie będziecie mogli tego odpamiętać po prostu. To będzie bardzo mocno tkwiło w Waszej głowie, kochani. Tyle dla karty numer 1 w tym czytaniu.
dla talii numer jeden. No ja zobaczymy. Wypiszcie oczywiście w komentarzach, jak wy uważacie, jak to rezonuje z waszą sytuacją. A ja przechodzę do talii numer 2. No i przede mną, przed wami talia numer 2. Kwarc różowy, kamień miłości. Ja kartę oczyszczam. Sprawdzamy, co on, ona czuje do ciebie, co myśli o tobie teraz, co czuje ewentualnie, tak? Co on, ona myśli o tobie, o was teraz. Myślę, że część osób nie była pewna przy talii numer 1, dlatego powiedziałam fluoryt, a chodziło o lapis lazuli, bo być może nie mogliście się zdecydować. Chodzi mi o talię numer 3. Ale czasami warto wszystkie karty obejrzeć i posłuchać. Kochani, ja wam powiem, szczególnie bliźnięta. Niech mnie posłuchają, szczególnie bliźnięta. Relacja bardzo w aspekcie fizycznym. Dochodzą mi tu bardzo wyraźnie lwy, strzelce i panny. Kochani, takie znaki mi tu dochodzą, czyli jeżeli wy jesteście spod tego znaku lub osoba, o którą pytacie. Karty mi tu pokazują przy tej osobie, o którą w kartach pytamy, co ona myśli o tobie teraz. Ma do ciebie ogromną chemię, namiętność i pożądanie i pragnienie, ale wiecie co, ale jest to takie bardzo w aspekcie fizycznym, bardzo, bardzo. Ona was pragnie, chce, pożąda, ona dąży do relacji fizycznej, ona o tym myśli, ona przyciąga to, po prostu wizualizuje taką relację między wami, kochani, jak nic, tak? Osoba w karcie diabła, manipulacyjna, uważajcie. Osoba bardzo taka, która, no, mogła już kiedyś zdradzać i myślę, że ma problem z niewiernością. Ona myśli o pożądaniu do was teraz, o chemii, o namiętności. Dla części z was będzie to wasz wracacz, który będzie chciał ponownie wrócić do waszej relacji. Ale przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, tak? No, miłość bardzo. Ja widzę tu zranienie z waszej strony i to takie bardzo duże niespełnienie i taką potrzebę czegoś więcej, bycia, tak? Ale no, kochani, przemyślcie, przeanalizujcie tą relację, bo na ten moment to dąży wszystko do tego przyciągania fizycznego między wami. Bardzo mocno. Ja widzę powrót tej osoby dla części z was, jeżeli macie brak kontaktu teraz, to widzę powrót, próbę znów wejścia w tą relację z wami. Chęć poczucia znów tego, co było kiedyś. No, kochani, jak nic. Jak nic, bardzo, bardzo mocno i wyraźnie mi to się pokazuje dla was. Także no, karty tak pokazują, czytanie ogólne, ale jeszcze sprawdzam orakle dla was. Co orakle wam tutaj pokażą? No, ta osoba bardzo myśli o was, bardzo was pożąda, bardzo was pragnie. Nie widzę karty miłości i uczuć z tej strony, ale wiecie, czasami osoby, o których w kartach pytamy, o jedna się... Oho! Czasami w kartach osoba patrząca taka przez pryzmat pożądania i pragnienia, to dla niej jest to też forma uczuciowa, tak? To nie jest, jak ja nieraz mówię, Romeo, tylko taka osoba zdobywcy, jeżeli jest pożądanie, pragnienie, chemia i przyciąganie, to jest i miłość. No i słuchajcie, no i proszę. Karty mi tu pokazują z orakle, że będziecie potrzebować komuś coś wybaczyć, tak? Uleczyć przeszłość, dać szansę relacji, zastanowić się, przystanąć na moment, przeanalizować waszą relację. Karty mówią, że jesteś osobą o wyjątkowej energii seksualności, którą wysyłasz nawet nieświadomie. I musisz sobie zdać sprawę z tej atrakcyjności, stąd może być taki problem, w cudzysłowie, że przyciągasz nieodpowiednich partnerów, tak? Którzy szukają tej chemii, którzy czują tą chemię do ciebie. I tutaj karta pokazuje jasno i wyraźnie, że ktoś z twojej przeszłości powróci do twojego życia, kochani. Tyle dla talii numer 2. Mam nadzieję, że czytanie wam się podoba. Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. Przechodzimy do talii numer 3. Kochani, aż jestem ciekawa, co tu dla talii numer 3 się pokaże. Talia numer 1, zupełnie co innego, talia numer 2. To samo, przechodzimy do talii numer 3. Co on myśli o tobie teraz, o was, jego uczucia? Karty oczywiście od razu pokazują rozstanie między wami, zawieszenie w relacji, dystans lub ochłodzenie z którejś ze stron, nieporozumienie, nawet bym powiedziała, że ktoś na kogoś się obraził, ktoś... Wiecie co, ja tu widzę, że ta osoba was obserwuje. W jakimkolwiek aspekcie ona bardzo o was myśli, ona myśli o wiadomości, ona chce się do was odezwać,
albo chcę rozmowy. Jeżeli macie kontakt, to chcę rozmowy. Widzę spotkanie, rozmowę, wiadomość, umówienie się na spotkanie. Do spotkania dojdzie w przeciągu miesiąca, kochani. Ta osoba listopad, początek grudnia chce się z Wami spotkać. I kochani, to bardzo odmieni Wasze życie. Ja tu widzę romans. Dla części z Was romans. Romans, no, po prostu romans. Ta osoba, ktoś przy tej osobie jest. Ktoś przy tej osobie jest, kto myśli o... Myśli... No po prostu jest przy tej osobie, no po prostu jest przeszkodą, czy jest osobą trzecią, jak zwał. Tak zwał. Jeżeli między Wami jest rozstanie, jeżeli jest zawieszenie i ochłodzenie przez kogoś, przez jakieś przeszkody, ale tu jak gdyby nie pytamy o to w kartach, bo robimy rozkład, co on, ona myśli o Tobie teraz, to ta osoba myśli o powrocie do Ciebie, myśli o tym, żeby jeszcze raz coś odnowić w Waszej relacji, że coś nie poszło w tą stronę, jak ona by chciała, ta osoba, że nie tak powinno być i nie o to jej chodziło. I ona dokona jakiegoś wyboru, kochani. Tu jest jakiś wybór. Do końca roku jest wybór przy tej osobie. Tak? Tak mi karty tu mówią, kochani, dla Was. Jest nowy etap, ale z... dla części z Was, wiecie co, jest nowy etap relacji. O, powiem tak. Nowy etap relacji. No ta osoba za bardzo się tutaj nie może zdecydować, o co jej tak naprawdę chodzi, ale powiem Wam, że on, nie jesteście obojętną osobą dla niej. Jesteście bardzo ważną dla niej osobą. Jak ja to mówię, nieraz w czytaniach wychodzi, uzupełniasz brakujące elementy w jej, jego życiu. To znaczy, że ta osoba przy Tobie czuje coś, czego na co dzień w rutynie życia dnia codziennego nie ma. Wy czujecie się jako bratnie dusze. I te bratnie dusze tu to odgrywa bardzo dużą rolę. Kochani, orakle miłości, ona myśli o Tobie, myśli bardzo o Tobie, myśli o Twojej atrakcyjności, ale bardziej, wiecie co, Ty ją przyciągasz taką duchowością, taką wrażliwością, czymś, czego u kogoś innego nie mogła znaleźć. I ja widzę wiadomość, kontakt, spotkanie, randkę. O, 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 co mi się tu, o, proszę. Dla części z Was widzę też takie flirtowanie, droczenie się. No nie, no widzicie? Ta sama karta Wam wyszła, co dla talii numer 2. Być może ktoś ogląda, kto oglądał też talię numer 2 i jest to informacja dla tej osoby. Przy Tobie flirt, odrodzenie, odnowienie, flirtowanie, zauroczenie, tak? Ktoś z Twojej przeszłości powraca do Twojego życia. Zaufanie. Będziesz musiał wykazać się ogromnym zaufaniem. Ta sytuacja będzie wymagała od Ciebie ponownego zaufania i wiary. Wiary w, wiecie w co? Wiary, że ta osoba jest szczera tym razem. Wiary, że jest, że naprawdę ma szczere zamiary, że szczere uczucia ma do Was i wiary w tą relację, w ten związek, że to ma sens. Tak. Ale bardzo ta osoba o Was myśli. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Widzicie sami, nie? Bardzo mocno, bardzo. Ja nie mówię, że ona myśli o stałej relacji, bo nie, bo o tym akurat nie myśli, ale nie pytamy o to, czy ona myśli o stałej relacji. Pytamy, co ona myśli o Was teraz. Myśli, że Was potrzebuje, że Was pragnie, że chce z Wami być, że chce się do Was odezwać, że chce spotkania. Widzę wiadomość, widzę spotkanie. Tyle ode mnie, kochani. Przypominam, czytanie ogólne. Już na kanale jest, pojawił się hol wyprzedażowy z biżuterią z kamieni naturalnych. Też serdecznie Was zapraszam na ten hol, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani takim tematem. Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli oczywiście macie na to ochotę, subskrybujcie. Ja się teraz z Wami żegnam. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. A, przypominam jeszcze o listopadowej promocji, która jest na czytania. Na czytania listopadowe u mnie prywatne, tak? No bo jak wiecie, te czytania są czytaniami ogólnymi. Wszystkie osoby, których taki temat interesuje, chcą takiego czytania, kontakt będzie gdzieś tutaj na pewno w czytaniu się pojawi, ale zawsze jest też pod każdym czytaniem na kanale moim. Trzymajcie się, kochani, ciepło, jesteśmy w kontakcie jak zawsze. Pozdrawiam Was, cześć!